że prawidłowo ustawione światła, to światła w taki sposób ustawione, że prawe świeci trochę dalej na pobocze, a lewe trochę bliżej. Czyli asymetrycznie. Asymetrycznie. Jeżeli jest odwrotnie, to może kupiliśmy Anglika po przekładce. Po przekładce, tak. I ktoś nie nakleił trójkątów na światła mijania. No jest tutaj dużo zmiennych, dużo kwestii związanych z bezpieczeństwem i z przygotowaniem aut do jazdy w trasie. No jest wielu kierowców, którzy sami nie jeżdżą w trasy i ich samochody też nie jeżdżą w trasy. I takie auto jeździ po mieście siłą rozpędu trochę i nagle wyjeżdża na trasę i się okazuje, że ta suma błędów powoduje, że po przejechaniu 100 kilometrów jest koniec podróży, bo albo wszystko zamarzło, albo połowa rzeczy wysiadła. No i jeszcze jedna cenna uwaga. Jeżeli był mróz tej nocy, to mamy nadzieję, że Państwo nie wpadli na genialny pomysł, że na święta nie tylko okna myjemy i pierzemy firanki, ale jedziemy na myjnie samochodem. Jeżeli pod chmurką Państwo zostawią auto po myjni i chwyci mróz, to proszę mi wierzyć, to już nie będzie ten sam samochód. Może być ciężko otworzyć. Przekonają to raz, dwa, nie wiadomo gdzie ta woda wciekła i nie wiadomo w jaki sposób da o sobie znać. Ja z kolei pochwalę w cudzysłowie, teraz jak były te ulewy między śnieżycami, to zauważyłem taką fajną 100-metrową kałużę i postanowiłem sprawdzić, jak moje zimowe opony przy napędzie na 4 koła będą się zachowywały. Wjechałem prawie 80 w to. Co odpadło? Elektronika. Jako wierny fan czterech pancernych, znający odcinek o tym, że przez tunel metra do Tiergarten T-34 jak Gustlik zasmarował towotem przejechało, to co się może w dieslu stać, którego nie da się zalać. A jednak nie zasmarowałeś towotem, że diesla da się zalać, tyle że nie zalejemy zapłonu iskrowego, bo go nie ma, ale zalejemy elektronikę, która steruje pracą silnika i nagle tryb awaryjny 60 na godzinę, pyr. Dojechałem do radia, oczywiście jak już odparowało wszystko, potem to było okej, ale to robi wilgoć i to robi woda. I proszę więc pamiętać, żadnych myjni, nawet jak auto jest białe od soli, a jest granatowe, bezpieczniej będzie, jeżeli Państwo tak zwanym brudasem pojadą. Ważne za to, żeby lampy i szyby były. Tak, ale tutaj polecam, można powiedzieć, legendę polskiej motoryzacji, czyli samochód produkowany w Antoninku pod Poznaniem. Tarpan. Dwa tarpany. Samochodów rolniczych. Tak, miałem dwa tarpany, obydwa były napędzane silnikiem Perkins trzycylindrowym z fabryki Ursus. Tamte silniki były wsadzane bodajże do ciągników produkowanych na licencji Massey Ferguson. I miałem takiego tarpana z bardzo solidnym przednim zawieszeniem i z tym trzycylindrowym dieslem, który miał 42 konie mocy, osiągane z 2,5 litra pojemności. I to był silnik, który kompletnie nie potrzebował prądu do pracy. Wyłączało się go odcinając dawkę paliwa. Była taka dźwignia jak na pompie. Mercedesie. Tak, i była dźwignia na pompie wtryskowej i ten samochód mógł jechać z wyłączonym zapłonem, bo ten silnik nie potrzebował kompletnie ani grama prądu do tego, żeby wracać, więc póki nie wciągnął wody, można go było topić. Skoro o zamarzaniu i niezamarzaniu mowa, mam nadzieję, że Państwo nie oszczędzili tych 28 zł i kupili prawdziwy sos niezamarzający do spryskiwacza. Tak, niezamarzający jest bardzo ważny. Ja wiem, że to głupie, jak się wypsikuje te 30 zł w ciągu kilku dni, szczególnie jak solą i chlapią, ale tak zwane chrzczenie płynu do spryskiwacza źle się kończy, szczególnie wtedy, jeżeli ten płyn jest nam niezbędny w trasie, mamy zalepione szyby, to jest śmierć na drodze, bo może się okazać, że jak uruchomimy wycieraczkę bez tego, to co jeszcze cokolwiek widzieliśmy, ona zamarzy nam już wszystko. Jeżeli Państwo nie mają podgrzewanych dysz, to szczególnie często jest tak, że jak ktoś wyjeżdża z podziemnego garażu, to wszystko działa i dopiero po kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrach przestaje działać. Zwłaszcza wiatr w trasie, ten czynnik chłodzenia wiatrem powoduje, że to zamarza i taki płyn rozbełtany pół na pół. Ja wiem, jak on zaczyna zamarzać na szyby. Sam to robiłem. Minus 20, no to jak do piątki doleję piątkę, to będzie minus 10. No nie będzie. Nie bo będzie. Zakładam, że ten płyn ma tylko napisane minus 20, a zamarznie przy minus 15. No niestety, albo trzeba mieć sprawdzony płyn, który jest w przyzwoitej cenie, albo po prostu kupować dobrej jakości. A jazda płyn w tych warunkach bez spryskiwacza to jest zabójstwo. Tak. No to jest narażanie na śmierć najbliższych. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo
My pamiętamy, że kluczyki do dużego Fiata, Poloneza, czy Malucha, czy Syreny... Ogrzewało się zapalniczką. Ogrzewało się zapalniczką. Nie róbmy tego w nowoczesnych samochodach, jeżeli nam zamek zamarznie, nie mamy centralnego zamka, bo... Tam jest Jeep. Tak, jest nadajnik immobilizera. Jeżeli podgrzejemy kluczyk za bardzo, to może się okazać, że ten układ elektroniczny przestanie działać. I wtedy wprawdzie mechanicznie otworzymy drzwi, ale kluczyk nie zostanie rozpoznany przez immobilizer, nie uruchomimy auta i będziemy naprawdę uziemieni na poważnie. I nic z wyjazdu. Chyba, że mamy asystans, wtedy zgłaszamy albo awarię. Kluczyk, natomiast tutaj no, można się pokusić na przykład o polanie kluczyka płynem niezamarzającym, no bo on powinien to wszystko rozpuścić. Kiedyś był taki stary patent, że maczało się kluczyk w płynie hamulcowym, natomiast... Hydrolu. No, tak, tylko tutaj to był płyn DA1, ale on to był w Warszawach, Żukach i Nysach i w Tarpanie też. Natomiast ten płyn niestety, pamiętajmy, że niezbyt lakier samochodowy lubi płyn hamulcowy. Ja jeszcze pamiętam klamki kasetowe, to też świetnie robiła zapalniczka samochodowa, bo akurat zapalniczka samochodowa miała średnicę taką samą jak bębenek, tak grzało dosyć. No tylko, że to były, powiedzmy, systemy analogowe, a teraz mamy do dyspozycji, do czynienia mamy z elektroniką. Rozmrażało zamarzniętą klapkę wlewu paliwa też w ten sposób, no bo jak skorzystać z zapalniczki samochodowej, jak się nie możemy do tego auta dostać. Proszę Państwa, sprawdzamy wszystko, tak żeby było korekt, żeby Państwo wiedzieli, że nic Państwa nie zaskoczy, że auto jest do jazdy uzupełnione, płyny. Mało tego, pierwsze mrozy, szrony już były. One dały Państwu jasno do zrozumienia, na przykład pióra wycieraczek, że to już czas. Pióra wycieraczek. Akumulatory już się poddały. Od 70 do 100 zł za komplet, albo nawet taniej. Proszę na tym nie oszczędzać. Nie, że przejeżdżę jeszcze miesiąc, dwa, albo doczekam do wiosny. To jest Państwa bezpieczeństwo podróż w nocy, gdzie różne rzeczy widać, choć w rzeczywistości nie występują, bo wystarczają refleksy świetlne. Wystarczy, że Państwo zobaczą torbę papierową na jezdni. Wyda się Państwu, że ktoś głaz wyrzucił i dadzą Państwo po hamulcach, bo w ostatnich na pełnym zmęczeniu wyobraźnia zadziała podwójnie. Drobiazg, a może się skończyć prawdziwym nieszczęściem, po to o tym mówimy. Ważna rzecz. Takie hasło z lotnictwa mojego ukochanego. Należy pamiętać, że wszystkie procedury w lotnictwie zostały napisane ludzką krwią. I o tym trzeba pamiętać na drogach, że te przepisy i to, o czym my mówimy, to nie jest tak, że sobie gadamy, żeby pogadać, tylko no niestety te statystyki w tym roku będą niestety gorsze niż w roku 2015. Chociaż listopad znowu pokazał, że trend jest odwrotny po tej zwyżce od wakacji. W listopadzie jest nieco lepiej. Trzymamy kciuki, żeby... Tak czy inaczej jesteśmy w tej czołówce, znaczy w końcu tabeli, jeżeli chodzi o ilość śmiertelnych ofiar. I pamiętajmy, że między 8 a 9 osób dziennie niestety przenosi się... Szczególnie w dni świąteczne, bo proszę Państwa, znowu nie chcemy zabrzmieć jak ci, co marudzą i mówią z takim mentorskim tonem, odniesieniem, ale zapinamy pasy z tyłu na kanapie, naprawdę. To nie są żarty. Państwo, ważąc 60 kg w trakcie wypadku, ważą ponad 3 tony. Proszę o tym pamiętać. Dlatego właśnie w weekendy ginie 2 razy tyle osób, bo Państwo jeżdżą autami po kilka osób w ciągu tygodnia. Państwo wożą powietrze. Nie Państwo, tylko dziadostwo jest. Teraz wsiadają Państwo. Jeżeli to ma być osób, takie ktoś, tak ktoś jak ta lekarka, wzrasta, bo która kosztem ludzi żyje, to ja dziękuję. Około 100 dziennie, więc by to było 5 ofiar, a nie 10 każdego dnia, to zależy już tylko od Państwa. Cały czas mamy nadzieję, że będą takie dni, jak bywały w tym roku. Jeden chociaż był w maju, kiedy na polskich drogach nie zginął nikt. Pamiętam ten dzień, otworzyłem raport za dzień ubiegły policyjny. Zero. Oby takich zer na Państwa koncie było jak najwięcej. To są nasze życzenia z okazji świąt. I mam nadzieję, że w tym samym składzie spotykamy się już za tydzień. Życzymy wszystkiego najlepszego, miłego wypoczynku, wesołych świąt i niezapomnianych chwil w rodzinnym gronie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Dziś Wigilia. Podobno tego dnia zwierzęta mówią ludzkim głosem. Czy tak jest naprawdę? Czy my, ludzie, rozumiemy mowę naszych czworonożnych podopiecznych i czy zwierzęta potrafią nas zrozumieć? Będziemy o tym dziś rozmawiać w audycji Poznajmy się, czyli między nami zwierzętami. Zobacz, oni tego typu piosenki puszczają. One są tak niepozytywne. Autopromocja. Dopiero wszystko się...
przede mną. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Wigilię Bożego Narodzenia życzenia rodakom złożył prymas arcybiskup Wojciech Polak. Stany Zjednoczone dostarczą Polsce rakiety powietrze-ziemia. W całym kraju organizacje charytatywne organizują spotkania wigilijne dla potrzebujących. Piotr Topoliński. Okres świąt Bożego Narodzenia to dla każdego człowieka czas wyjątkowy, mówi w Wigilię Bożego Narodzenia prymas Polski. W obecności Boga człowiek definiuje siebie w prawdzie i miłości. W Jezusie Chrystusie, jak uczył nas święty Jan Paweł II, odnajduje swoją właściwą wielkość, godność i autentyczną wartość swojego człowieczeństwa, mówi prymas arcybiskup Wojciech Polak. Pan Bóg przychodzi, by przemienić naszą ludzką słabość. No jak taką doktorkę miała, to jest zainfekowane pokarmem, to chyba oczyścić, pojednać w sobie wszystko, co jest źródłem podziału i rozłamu. Pragnę wszystkim życzyć z okazji świąt narodzenia Pańskiego, by spotkanie z nowonarodzonym Zbawicielem umocniło i dodało nam odwagi, byśmy każdym słowem, najmniejszym gestem świadczyli o nieskończonej miłości Boga w Jezusie Chrystusie. Błogosławiony, radosny, szczęśliwych świąt Narodzenia Pańskiego. Prymas Polski wziął udział w wigilijnej wieczerzy dla samotnych i ubogich, którą w Gnieźnie organizowała Caritas. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę na dostawę rakiet powietrze-ziemia i JASSM Extended Range. Są to taktyczne rakiety manewrujące o zasięgu 1000 kilometrów. Pod koniec listopada na transakcję zgodził się amerykański Departament Stanu. W komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że umowa umocni bezpieczeństwo ważnego sojusznika USA w NATO. Rakiety będą stanowiły wyposażenie samolotów F-16. Wartość kontraktu to 940 milionów złotych. Ponad 22 miliony sztuk drobiu wybito w Korei Południowej, podały tamtejsze władze. To działania mające na celu powstrzymanie epidemii ptasiej grypy. Od połowy listopada wybito już dokładnie 22,5 miliona sztuk drobiu, podały władze w Seulu. To więcej niż zakładano jeszcze kilka dni temu. Jak informują media, to nie koniec drastycznych działań mających na celu ograniczenie zasięgu wirusa. Do końca roku zutylizowane będą kolejne 3 miliony sztuk drobiu hodowlanego. Tegoroczna epidemia ptasiej grypy w Korei Południowej doprowadziła do największego w historii tego kraju wybijania zakażonych i zagrożonych zakażeniem ptaków. Szacuje się, że z powodu zagrożenia wirusem H5N6 wybito aż 1/5 populacji drobiu w Korei Południowej. Dwa lata temu z powodu ptasiej grypy zabito 14 milionów sztuk drobiu. Z ptasią grypą walczą także Chiny. Tu zanotowano także 7 przypadków zakażeń ludzi wirusem. Dwóch pacjentów zmarło. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kilkaset osób zasiadło do wigilijnego stołu w Górnośląskim Towarzystwie Charytatywnym w Katowicach, które tradycyjnie już zorganizowało wigilię dla osób potrzebujących. Jak mówi Dietmar Bremer, szef towarzystwa, choć wigilia jest organizowana już od 27 lat, to jednak ta tegoroczna jest wyjątkowa. Po raz pierwszy od tych 27 lat całą tą wigilię i święta, bo jeszcze są dwa święta po wigilii, organizują młodzi ludzie tutaj od nas, wolontariusze. I to są byli bezdomni, którzy wyszli z bezdomności, albo bezdomni, którzy mieszkają u nas. 40 osób to przygotowało tutaj. Ja myślę, że to jest druga generacja wchodzi już w taki bardzo piękny zwyczaj pomocy tym najbardziej potrzebującym. Na stole znalazło się wiele świątecznych potraw. Makówki, ale tak zrobione po domowemu, czyli z rodzynkami, z figami i tak dalej. Ciasto, ryba, bigos, śledzie, sałatka. Wszystko, co powinno być na stole wigilijnym w każdej rodzinie. Uroczyste posiłki przygotowano także na pierwszy i drugi dzień świąt. Dwie pasterki po polsku i po litewsku będą dziś odprawione w kilku kościołach na Sejneńszczyźnie. To już wieloletnia tradycja w tej części województwa podlaskiego, gdzie mieszka najwięcej przedstawicieli mniejszości litewskiej w Polsce. Dwie pasterki odbędą się jak co roku w Puńsku. Gmina liczy sobie prawie 4,5 tysiąca osób, 78% to mieszkańcy narodowości litewskiej. Pasterki odbywają się tu o 21 i 23, mimo iż w tym roku mszę mają najpierw Polacy, a potem Litwini, to
sztywnych reguł jednak nie ma. Często zdarza się, że wierni obu narodowości uczestniczą w tym samym nabożeństwie. Wielu osobom po prostu odpowiada wcześniejsza godzina mszy. W Smolanach połowa wiernych to Litwini. W tym roku mają oni pasterkę o 22:00, Polacy o północy. Język litewski na tym szczególnym nabożeństwie można będzie usłyszeć także w Żegarach, w Sejnach, podobnie jak w Puńsku i Smolanach. Będą pasterki w obu językach. Renata Siepka, Polskie Radio Białystok. Prognoza pogody. Na termometrach teraz od minus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 6 na Pomorzu, pada na południu i wschodzie kraju. W nocy pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami spadnie deszcze, na Podlasiu deszcze ze śniegiem, w górach śnieg, nad morzem zagrzmi. Temperatura minimalna przeważnie od 1 do 4 stopni, wiatr będzie umiarkowany i dość silny zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wigilia to czas oczekiwania. Oczekiwania czasem na nowego członka rodziny, na dziecko. I nie jest to zawsze dziecko biologiczne. Czym jest adopcja? Z czym łączy się oczekiwanie na dziecko adopcyjne? Jakimi wyobrażeniami żyją rodzice, bliższa i dalsza rodzina? Jaki obraz adopcji adoptowanego dziecka przyszłe rodziny adopcyjne budują w sobie? Czym są nasze wyobrażenia, a czym jest rzeczywistość? Już teraz Państwa zapraszam na spotkanie, na rozmowę z Magdaleną Modlibowską o świętach, o cudzie narodzin, o adopcji. To spotkanie w Polskim Radiu 24 po godzinie 19. Tymczasem 6 minut po godzinie 16. Dziś Wigilia, Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia. Sobota. Mateusz Drozda, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do 20. Polskie Radio 24. Programy Polskiego Radia od lat prowadzą akcje charytatywne. W tym roku tradycyjnie Jedynka licytowała prace plastyczne stworzone przez dzieci i znane osobistości, a Trójka różne atrakcyjnie przekazane pamiątki i płyty ze słynnym Karpiem, czyli świąteczną piosenką programu Trzeciego Polskiego Radia. W tym roku do pomagania spontanicznie włączyli się dziennikarze Polskiego Radia dla zagranicy, organizując zbiórkę książek dla Polaków na wschodzie. Więcej na ten temat Dorota Piotrowska. Prezes Polskiego Radia dr Barbara Stanisławczyk podkreśla: chcemy być blisko społeczeństwa, a szczególnie blisko tych, którzy potrzebują pomocy. I na naszych antenach od lat trwają akcje charytatywne. Podtrzymujemy te akcje, będziemy je kontynuować, a nawet rozwijać. Licytacja prac plastycznych, czyli słynna akcja Choinki Jedynki, odbyła się w tym roku już po raz 15. Pieniądze z niej uzyskane trafią do podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji imienia brata Alberta, mówi dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Rafał Porzeziński. Choinki Jedynki jak co roku były sukcesem, dlatego że wygenerowały ogromną ilość dobra, i to zarówno od osób powszechnie szanowanych i bardzo znanych, jak choćby prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, ale także niezliczona rzesza przyjaciół Jedynki, nasi zaprzyjaźnieni artyści, aktorzy, dziennikarze, sportowcy, cały zespół Śląsk tutaj przyjechał razem z nami, malował. To całe zaangażowanie oczywiście było po to, żebyśmy uczyli się pomagać innym. Anna Dymna dziękowała w imieniu podopiecznych jej fundacji. To są ludzie niepełnosprawni intelektualnie, dorośli, tacy, którzy nawet o pomoc nie umieją prosić, którzy świat rozumieją sercem. Honorowy patronat nad akcją objęła małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, która tak mówiła w Polskim Radiu. To wspaniała okazja do tego, by w oczekiwaniu na święta pomyśleć o potrzebujących ich sprawach, a przede wszystkim w wirze obowiązków przygotowań znaleźć czas dla innych. To prawda, że święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą tajemnicę. I to zarówno ten w wymiarze duchowym, religijnym, ale też ten w wymiarze społecznym. Ponieważ niezależnie od naszej wiary, niezależnie od naszego statusu społecznego, wieku, a przede wszystkim od poglądów politycznych, wielką tajemnicą świąt Bożego Narodzenia jest fakt, że te święta nas łączą i wyzwalają wiele dobra. Program Trzeci Polskiego Radia od 24 lat prowadzi akcje charytatywne, na które pozyskuje środki między innymi z corocznych licytacji i sprzedaży płyt ze słynnym Karpiem, czyli świąteczną piosenką programu Trzeciego Polskiego Radia. W tym roku licytowany był między innymi ostatni seryjny egzemplarz Forda K pod nazwą Trójka, nowojorska apaszka oraz zestaw płyt winylowych z autografem od Michała Urbaniaka, czy rękopis tekstu piosenki Jolka Jolka
Jaka pamiętasz, od Marka Dudkiewicza. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie w całości na rzecz uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja, mówi szef Trójki Adam Chlebowicz. To fantastyczni słuchacze Trójki, którzy licytują przedmioty ofiarowane nam przez różne znane osoby z przyjaciół z Trójki. Ta suma jest naprawdę imponująca, bo to wszystko idzie na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja, na rzecz stypendiów dla dzieci i młodzieży utalentowanych, młodych ludzi, którzy w przyszłości będą stanowili o sile tego kraju, również o nas wszystkich. Natomiast nie zawsze mają te warunki materialne wystarczające, więc ta inicjatywa Fundacji spotkała się z naszym pozytywnym odzewem, żeby właśnie tą akcję objąć w tym roku patronatem. Licytację jak zwykle prowadził Kuba Strzyczkowski. Dobry wieczór panu. Co kupujemy? Czym pan zainteresowany? Zainteresowany jestem kurtką z autografem Schwarzeneggera. Daję 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych od poważnej sumy rozpoczęliśmy, panie Arkadiuszu. I liczę, że doszło do finału. Ponad 1000 książek zebrali też dziennikarze i słuchacze Polskiego Radia dla Polaków mieszkających na wschodzie. Kartony z cennymi książkami trafiły do Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie, która dalej przekaże je rodakom. Za dar dziękował prezes Fundacji Mikołaj Falkowski. Dziękuję w imieniu naszych rodaków na wschodzie, którym będziemy systematycznie te kartony z książkami przekazywać. Przewidujemy, że trafią wszędzie, od Łotwy po Mołdawię i również na teren bardziej na wschód wysunięto tej linii, którą zarysowałem. Niemniej trafią przede wszystkim do bibliotek przy domach polskich, przy instytutach prowadzonych przez animatorów życia kulturalnego polskiego na wschodzie. Trafią do bibliotek szkolnych, które są bardzo często niestety nie do końca właściwie wyposażone. Pomysł zrodził się wśród dziennikarzy Polskiego Radia dla Zagranicy, którzy współpracują z rodakami za wschodnią granicą. Ale zbiórka przerosła najśmielsze oczekiwania pomysłodawców, mówiła dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy Halina Ostas. Do Polskiego Radia dla Zagranicy trafiło ponad 10 ogromnych pudeł z książkami. Myślę, że to jest grubo ponad 1000 pozycji bardzo cennych książek, nowych książek. Głównie jest to literatura współczesna, ale także pozycje z zakresu historii. Akcja rozpoczęła się od dziennikarzy Polskiego Radia, którzy gremialnie we wszystkich programach zbierali te książki i przekazywali nam. Potem przynosili także słuchacze Polskiego Radia. Za hojność i dobre serce wszystkim słuchaczom Polskiego Radia, którzy włączyli się do akcji charytatywnych, dziękuję prezes Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk. Chciałam wszystkim uczestnikom, wszystkim tym, którzy taką swoją cegiełkę włożyli w pomoc potrzebującym, serdecznie podziękować i wszystkim Państwu życzyć zdrowych, radosnych, wesołych świąt, żeby to Boże Narodzenie było i w nas, w każdym z nas zaowocowało wiarą, nadzieją i miłością, wiarą również w ludzi, w to, że możemy być razem, sobie pomagać, miłością, żebyśmy potrafili kochać i żebyśmy kochali oraz nadzieją, że wszystko to się może udać. A informacje o akcjach charytatywnych Polskiego Radia zebrała dla Państwa Dorota Piotrowska. Zwierzę nie jest rzeczą ani zabawką. Przed świętami przypominają organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami. W ten sposób chcą uczulić, że kupowanie psa jako prezentu pod choinkę nie jest dobrym pomysłem. Także Marek, niech tu jest, nie żartuje z tym alkoholem, Andraka, Stowarzyszenia Happy Dog. Przede wszystkim psa nie kupujemy dziecku, tylko kupujemy sobie. Bo dziecko za dwa tygodnie się znudzi, to nawet przejechał człowieka po wyprowadzenie. Tak, tutaj... Pies nie jest zabawką, nie jest przedmiotem. I to jest po prostu żywa istota, która czuje, która ma potrzebę bycia z człowiekiem. Jeżeli człowiek nie ma dla niego czasu, a dziecko się znudzi, zostaje pies porzucony, oddany do schroniska, bo nie spełnił oczekiwań rodziny. A pies tutaj niczemu nie jest winien. Podejmijmy tę decyzję świadomie i nie kupujmy psa na święta. Jeżeli już jesteśmy zdecydowani, że mieliśmy przyjaciela na długie lata, to lepiej go adoptujmy. Decyzja o wzięciu psa powinna być podjęta z rozwagą, dodaje Robert Andrata. Pies żyje około 13 lat. Jeżeli ktoś chce wziąć psa, to powinien to przemyśleć i dokładnie. Czy ma na to czas? Czy stać go utrzymywać tego psa, bo pies może zachorować? Czy stać go na dobrą karmę dla tego psa? Bo przecież nie będziemy go karmić byle czym, zlewkami, to już nie te czasy. Czy mamy odpowiednie mieszkanie, by dobrać psa trzeba do siebie? Jeżeli ktoś jest mało aktywny, to niech wybierze psa mało aktywnego, a nie na przykład taki. 70 końców. Miłośnicy zwierząt ostrzegają także przed kupowaniem zwierząt w internecie. Stare, badań po świętach do schronisk trafia nawet o 30% więcej psów jak niż można w ciągu całego roku. Mieć obrzydliwy charakter, żeby po pijaku przejechać człowieka, czy potrafią zrozumieć człowieka, zabić czwarte dziecko, które zresztą go przekleła w sądzie, powiedziała, że z kryminału nie wyjdzie. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Małgorzata Poczwarczyk. Spotykamy się w wyjątkowym dniu.
Dziś Wigilia. Podobno dziś zwierzęta mówią ludzkim głosem. Czy tak jest? Spytam o to eksperta. Tak, ale dziś jak wyjątkowo w rozmowie jak to poznajmy się, czyli Jezusa oskarżono o to, że rozmawia z Magdaleną, że żarło, że pijak. Dzień dobry. Jezusa oskarżono, a dzisiaj to Jezus Chrystus malusieńki, prawda? Jezus Chrystus malusieńki. I tak bawić się Jezusem bardzo przyjemnie. Bardzo ładnie powiedziała Monika Małkowska, że nienawidzi, proszę Państwa, artystka nasza, malarka. Nienawidzi składania życzeń, składać życzeń z tego czasu, bo to wszystko jest nieprawdziwe. Rodziny są w rozsypce, rodzin jakby nie ma, po co składać te życzenia. Także groby pobierane i faryzejstwo. Obce nie jest faryzejstwo, jest pośród nas. Faryzejstwo jest pośród nas. Grymasu uśmiechu, bo w psim języku szczerzenie zębów, podnoszenie górnej warki to sygnał grożenia. Natomiast niektóre psy, obserwując nas, jak my się szczerzymy w uśmiechu, widzą, że jakby intencja tego zachowania jest inna i uśmiechają się do nas w takim geście pozytywnych emocji, a nie negatywnych. Czy wszystkie psy tak robią, czy nie? Które? Wybrane rasy. To nawet nie jest związane z rasą, natomiast zauważamy, że są takie linie genetyczne, które takie zachowanie posiadają. Czasami jest to zachowanie takie submisyjne, podporządkowujące i niektórzy właściciele mylą je z właśnie takim okazywaniem złych emocji, okazywaniem zębów i to jest taki pewien problem komunikacyjny między odczytaniem tego sygnału, ale są psy, które potrafią się uśmiechać, czyli podnosić wargę. To ci właściciele, których psy taki gest wykonują, myślę, że wiedzą, o czym mówię i to wygląda naprawdę uroczo. Kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa w komunikacji między człowiekiem a psem, to nawiązanie kontaktu wzrokowego. Psy między sobą taki kontakt wzrokowy nawiązują tylko wtedy, kiedy jest to sygnał grożenia, wyzwania. Natomiast my ludzie, jak chcemy być mili, przyjacielscy i mówiąc do psa, patrzymy mu w oczy. I dla psów, które są z nami, które nauczyły się takich relacji, wiedzą, że my im nie grozimy, tylko chcemy właśnie tą relację pozytywną nawiązać. Nie każdy pies to potrafi, nie zawsze taki sygnał odczytuje, ale wiele psów nauczyło się, że my patrząc na psy nie chcemy zrobić nic złego i one też wpatrują się w nas pozytywnie. A czy jeżeli mamy psa, ja na przykład mam Jamnika, to jest suczka, ma 2 lata, czy mogę ją nauczyć takich zachowań? Czyli patrzę w oczy i ona uczy się, że to jest jakieś moje pozytywne zachowanie, a nie jakaś sytuacja zagrożenia. Czy można tego nauczyć psa, czy to po prostu pies rodzi się z takim zachowaniem i już albo je ma, albo nie? Są psy, które uczą się na zasadzie obserwacji. To jest taka pewna zdolność nauki języków obcych, o tak bym powiedziała, czyli uczą się. Ale są psy, które są bardzo nieśmiałe, które mają duży dyskomfort właśnie w tej sytuacji, kiedy człowiek się w nie wpatruje i są takie techniki, które pomagają ośmielić psa. Na przykład trzymamy smakołyk, w który wpatruje się pies, bardzo blisko oczu, nagradzamy, zachęcamy psa do tego, żeby patrzył na nas i jakby neutralizujemy ten bodziec. Można to zrobić i u niektórych psów stosuje się taką technikę. Czy takie zachowania można też wykształcić, stworzyć? One mogą się pojawić na przykład podczas szkolenia psa? Czy tylko może to być praca w domu, czyli mam psa i prowadzę go jakoś, uczę go pewnych zachowań, czy też uczą takich rzeczy w szkołach, takich tak zwanych treserskich? No to jedno i drugie, to znaczy jeżeli mamy problem z psem nieśmiałym i nie wiemy, jak się do tego zabrać, no to warto skorzystać z porady specjalisty, ale co nie znaczy, że nie możemy też tego robić w domu, ćwicząc i wychowując psa, no bo pies uczy się przez codzienny kontakt z nami, obserwując to, w jaki sposób się zachowujemy, jak się wśród do niego odnosimy, jeżeli patrząc się w niego, czyli mówiąc do niego po prostu i patrząc na niego, pokażemy mu piłeczkę i ta piłeczka będzie wysoko trzymana, to już zachęcamy tego psa i kojarzymy to wpatrywanie z pozytywnym kontaktem. Aczkolwiek są takie rasy psów i są takie temperamenty, u których nie zachęcam do wpatrywania się w oczy. No, ale to jakie to są rasy, powiedzmy? Są te temperamenty. Są psy, które są bardzo pewne siebie, mają tak zwane zachowania dominacyjne. To jest w ogóle bardzo dyskusyjne określenie, ponieważ
powiedzmy, to nie jest teraz sformułowanie modne, tak bym powiedziała. Tak, bo i też chyba nie da się tego tak od A do Z powiedzieć. Tak. To są, nie ma jakichś granic, nie ma jakichś liczb, tylko ta granica jest dość płynna, prawda? Zasada jest taka, to jakby w komunikacji z obcym psem nie wpatrujemy się w niego. To jest w takiej mowie, która jest naturalna i zrozumiała dla zwierzęcia obcego, tak? Jestem obcy i ja jako człowiek nie wpatruję się w niego. I to jest coś, co uchroni przed błędami komunikacyjnymi. Natomiast jeżeli mam swojego psa i chcę zbudować z nim pozytywną relację, a widzę, że w momencie, w którym ja patrzę na niego, on na przykład odwraca głowę, opuszcza ją, oblizuje się, no to widać, że ma dyskomfort. I albo możemy to neutralizować, albo uszanować to i po prostu nie wpatrywać się, patrzeć między uszy na przykład. To, co pani mówi, pokazuje, że zapewne wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy nawet z tego, prawda, jak to wygląda. Popełniamy pewnie nieświadomie zupełnie wiele błędów w zabawie, czy z psem, czy z kotem. Myślę na przykład o tym, o zachowaniu dzieci. Dzieci też mają takie reakcje gwałtowne, potrafią dobiec do psa, zaskoczyć go, jakoś złapać gwałtownie. To w języku psim, rozumiem, nie znaczy nic dobrego. Tutaj, jeżeli chodzi o relacje z dziećmi, to jest bardzo trudny temat i niestety dzieci padają ofiarami pokrzywdzeń, aczkolwiek nie jest to wina ani dziecka, ani psa, tylko niestety dorosłe z tej sytuacji. Są psy, które nie znają dzieci, nigdy nie były wychowane i dla nich sytuacja, w której ktoś nagle podbiega do niego i jest na wysokości, powiedzmy, jego karku, głowy i przytula go nagle, jest sytuacją zagrożenia i czasami jest to odruch obronny i uderzenie zębami dziecka, no nawet jeżeli ten pies nie chciał zrobić krzywdy, to wiadomo, że jest bardzo niebezpieczny. Tak, czasami mówi się, że to jest, często ja to słyszę, że to jest tylko zwierzę, czyli ma prawo do pewnych swoich reakcji, ostrzega nas, że coś się dzieje. Właśnie. I teraz moje pytanie, czy my rozumiemy, my ludzie rozumiemy mowę zwierząt? Jak możemy zrozumieć, co one chcą nam przekazać? To jest temat rzeka, ponieważ ludzie studiują, ci, którzy interesują się, chcą jak najbardziej, najwięcej zrozumieć od takich badań mózgu i neuroprzekaźników, żeby sprawdzić, jakie miejsca w mózgu odpowiadają za określone zachowania, po obserwacje i spisywanie etogramu zachowań zwierząt, żeby zrozumieć intencjonalność tych zachowań, co chciało zwierzę powiedzieć, co sprawiło, jak bardzo duża jest świadomość tego zachowania. I my się bardzo staramy i każdy przeciętny, myślę, właściciel zwierzaka chce zrozumieć, ale myślę, że zwierzęta są dużo lepsze w tym, żeby zrozumieć nas. I mimo, że my się staramy, to one są w tym lepsze. My wiemy, że pewny rodzaj, pewny wachlarz zachowań świadczy na przykład, porównując, jeżeli na przykład mamy kota, który drapie drapa, to wiemy, że na podstawie obserwacji, że drapanie może być związane z zachowaniami komfortowymi, czyli takimi, które sprawiają, że kot się czuje dobrze. Przepraszam, drapak, czyli taka zabawka do ostrzenia pazurów, tak? Tak, tak. I może to być związane z zachowaniem komfortowym, czyli czymś, co sprawia kotu przyjemność, tak jak my się przeciągamy, jak jesteśmy rozluźnieni, to kot też się w ten sposób rozluźnia. Ale może być też tak, że podbiegnięcie do drapaka, szybkie nerwowe drapanie może świadczyć o tym, że kot czuje się zagrożony i zaznacza granice swojego terenu. I możemy to interpretować. Jak odgadnąć w takim razie, czy jest zdenerwowany, czy jest wesoły? Bo oprócz drapania jest też cała mowa ciała i kontekst całej sytuacji, bo nasze zachowania też nie mogą być odczytywane w taki prosty sposób. Na przykład mówię wysoko, to znaczy jestem zła. Mówię nisko, jestem zadowolona, albo odwrotnie, prawda? Ale psy tak tego nie analizują. Psy bardzo szybko właśnie analizują, bo one oprócz tego, że słyszą ton głosu, pamiętajmy o zakresie słyszalności, nawet jest dużo lepszy niż nasz, też czują, wyłuskują, wyłapują te emocje, drgania, które dla przeciętnego człowieka nie są jakby słyszalne. Ale czyli jak ja zaczynam na przykład trochę podnosić głos i krzyczeć, to dopiero po chwili moje dzieci wiedzą, że coś już przekraczają granice, tylko że już to wcześniej, tak? Wie, ale też wie, oprócz tego, że słyszy lepiej, to też wie,
bo widzimy całą postawę, która już w momencie, jeżeli narasta agresja albo irytacja, to nasze ruchy robią się twarde, sztywne, jesteśmy całą mową ciała tak napięci, czy tego chcemy, czy nie, to ta postawa się zmienia, pachniemy inaczej. Stres pachniemy inaczej, tak, prawda? Tak, pachniemy inaczej. To się zmienia, pocimy się po prostu wtedy, tak? Tak, no zmienia się nasza chemia w tym momencie, to szczególnie po takich też intensywnych przeżyciach, na przykład ktoś, kto przeżył na przykład taką stresującą sytuację, na przykład wypadek, coś się wydarzyło, jakaś tłuczka i pachnie inaczej, też zwierzę odbiera te emocje. Czyli ten zapach może być po jakimś czasie jeszcze analizowany, tak? Jeżeli wracam z pracy, jestem zła, zmęczona, poirytowana, to pies to wyczuje po zapachu, tak? Pies wie dużo lepiej niż wszyscy członkowie pani rodziny, w jakim pani jest nastroju i dużo szybciej to jakby odkryje. Wystarczy, że pani się pojawi, on powącha i już wie, że gdzie pani była, skąd pani wraca, jaki pan jest detektor, detektor nastroju, tak? Dlatego mówię, że są lepsze, bo te narzędzia, którymi się posługują, są no, po prostu lepsze. Mają lepsze zmysły. Są czulsze w związku z tym na naszą mowę ciała. My tak nie potrafimy. My się staramy, ale nie wychodzi nam to tak dobrze. Poza tym jest relacja też inna. Psy są z nami związane i są nastawione na odbiór naszych wrażeń, prawda? Na współpracę z nami, a my trochę traktujemy je chyba, mówię tak ogólnie oczywiście, przedmiotowo, czyli jest pies, trzeba go nakarmić, trzeba go pogłaskać, trzeba go zaszczepić, wyprowadzić, ale na pewno nikt się nie wpatruje w swojego psa w każdej minucie i nie analizuje, jak on pachnie, jak on szczeka, jak on się porusza, czy on ma... Nawet byśmy nie opuszczali, nie potrafilibyśmy tego odczytać, czyli psy są bardziej wrażliwe pod tym względem, tak? Nastawione na obserwację nas. Ja jednak mam nadzieję, że jednak przeciętny właściciel no, stara się zrozumieć, co jego pies do niego mówi. Tak przynajmniej powinno być. Tak powinno być, że chcemy się zrozumieć. Może nam to mniej wychodzi, ale nie skupiajmy się tylko na podaniu wyprowadzeniu na spacer, tylko też na tym, co nam zwierzę chce powiedzieć, albo dlaczego jest w danym momencie smutny albo poirytowany. Bo nastroje też się zmieniają. Mówimy o tym, że my się złościmy, zwierzę odczytuje, ale i psy, i koty mogą mieć gorsze dni. To są wysoko zorganizowane istoty i mogą mieć gorszy dzień. Wiemy już, że psy mogą odczuwać migreny. Jest to udokumentowane, jeżeli chodzi o migrenę z aurą. W związku z tym my nie wiemy, czy w danym momencie w związku ze spadkiem ciśnienia nasz kot czy pies nie odczuwa jakiegoś dyskomfortu, boli go głowa. Czy nie powie nam tego? Nie tak powie, wprost, a my nie niestety... Nie boli mnie głowa, proszę zrób coś ze mną. Daj mi dzisiaj spokój. Źle czasami interpretujemy jego zachowanie, źle. Prawda? Jako nieposłuszny jest, coś zrobił, czegoś nie zrobił, a jego po prostu boli głowa. Na przykład. Dobrze, to w takim razie, pani doktor, proszę o takie krótkie podsumowanie. Jakie najczęściej błędy popełniają ludzie w komunikacji ze zwierzętami? Mówię o takich naszych pupilach domowych, kotach, psach. Mówienie na przykład o tym, że kot jest złośliwy, bo nasikał mi do butów, albo do wymówka, zrobił coś. To jest taki, to oczywiście psuje relacje, właściciel czuje się z tym źle poirytowany, natomiast z punktu widzenia kota jest to forma przekazania bardzo ważnego komunikatu. A jeśli coś się zdarzy, czyli na przykład kot załatwi się w innym miejscu niż kuweta, bo koty są bardzo czystymi zwierzętami, to jest to komunikat dla opiekuna. Jest coś nie tak. Albo jest to jestem chory. Jest to koci SMS. Tak. Coś zrób z tym problemem. Tak. I no tutaj musimy się trochę zabawić detektywów. Jakby najważniejsza rzecz to badanie motu. Od tego zwykle zaczynam. To jest taka pięta achillesowa kocia. A druga rzecz, która jest banalna, ale jakby bardzo często pomijana przez właścicieli, czystość kuwety. W takim pędzie codziennym czasami zapominamy zajrzeć, co tam się dzieje. Nie taki żwirek, do którego kot był przyzwyczajony. To są z jednej strony bardzo... Takie niuanse, ale dla kota mają znaczenie. Dla nas też by miały znaczenie, gdybyśmy spojrzeli na to... Zmienił muszlę klozetową, na przykład bez naszej wiedzy, albo zrobił taką, która dla nas jest niewygodna, nie pasuje nam. No, pewnie byśmy się nie załatwili do butów, ale gdzieś tam to swoje niezadowolenie byśmy na pewno okazali. No, kot potrafi w ten sposób. Więc nie traktujmy tego jako złośliwość zwierzęcia, tylko informację dla nas i poszukajmy odpowiedzi. To na pewno pozytywnie wpłynie na relacje z naszym podopiecznym. Błąd, który bardzo często się pojawia, jeżeli chodzi o psy, to jest
też postrzegani jako złośliwość, nieposłuszeństwo, czyli zwierzak zostaje sam w domu, niszczy przedmioty, te, które były używane, albo ucieka na spacerach. To też jest komunikat dla nas, który musimy nie potraktować jako złośliwość ze strony zwierzaka, tylko przekaz, tak, że czegoś nam brakuje. Znowu do nas, tak? Zrób coś z tym, tak? Już kolejny raz ci przesyłam wiadomość. A ty nie, tak, a ty nic, tak. Pani doktor, czego możemy życzyć z okazji świąt właścicielom zwierząt? Tego, żebyśmy chcieli zrozumieć nasze zwierzęta, żebyśmy chcieli słuchać, wpatrywać się i założyć, że one chcą się z nami skomunikować. Nie chcą zrobić nam na złość, tylko chcą pozytywnych relacji. I tego, myślę, z okazji świąt życzyłabym i właścicielom, i zwierzakom wyrozumiałym właścicielom. Tak, i komunikacji, bo nasze zwierzęta to nie są obiekty, które karmimy, szczepimy, wyprowadzamy na spacer, czeszemy, obcinamy im pazury, tylko to są istoty, które, z którymi musimy się komunikować, musimy rozumieć, co one... członkowie naszych rodzin, one nam coś przekazują, a my później dostajemy wiele od nich, prawda, wiele ciepła, wiele miłości, wiele przywiązania. To była audycja Poznajmy się, czyli Między nami zwierzęcami. Małgorzata Kaczmarczyk rozmawiała z dr Aleksandrą Szywałą. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Informacje dnia w skrócie. 16.30, Piotr Topoliński. Na Jasnej Górze można już podziwiać bożonarodzeniową szopkę. W tym roku jest ona skromniejsza od tych, które do tej pory oglądaliśmy na terenie klasztoru. Przede wszystkim kładzie ona akcent na najważniejszy element, czyli narodzenie Pana Jezusa, wyjaśnia Paulin ojciec Sebastian Matecki. Często tak naprawdę w gąszczu cudowności, które nas bawiły, interesowały, zwierzątka wspaniałe. Ja sam bardzo często przychodziłem, żeby wieczorem pogadać ze zwierzętami, dokarmić je. To była przyjemność, ale często w tym wszystkim można było zgubić najistotniejsze Pana Jezusa. I nawet widzieliśmy, że nie nazywa się, przechodziło się obok świętej rodziny, ale już się pędziło do zwierząt. Szopka nawiązuje do rocznicy 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jasnogórską szopkę będzie można oglądać do 2 lutego. Nadal rośnie liczba osób zmieniających sprzedawcę prądu, ale w wolniejszym tempie niż w ubiegłym roku. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim odbiorców indywidualnych. Zmieniać sprzedawcę można od 2007 roku. W tym czasie do końca października tego roku zdecydowało się na to ponad 450 tysięcy gospodarstw domowych. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku blisko 61 tysięcy. Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki mówi, że w ostatnich miesiącach roku widać duży ruch, zwłaszcza w grudniu. Tak samo jak i ubiegłym roku, w grudniu był miesiącem, kiedy najwięcej dokonuje się zmian sprzedawców prądu, z tego powodu, że te umowy często są roczne. Więc tak naprawdę pełen obraz to będziemy mieć w pierwszym kwartale 2017 roku, jak wygląda ostatecznie ta liczba zmian sprzedawców prądu. Nie każda zmiana oznacza niższe rachunki za prąd. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie ją przeczytać i przeanalizować. Sprzedawcę prądu można zmieniać dowolną liczbę razy. Święta na wodzie. Prognozę pogody ma dla nas Małgorzata Tomczuk, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety pogoda będzie mocno jesienna, będzie ciepło, zarówno w dzień, jak i w nocy i będzie padał przede wszystkim deszcz. Ten śnieg poza wyższymi partiami gór nie ma szansy na utrzymanie się. Jeżeli nawet gdzieś spadnie jakiś przelotny śnieg, to on stopnieje. Zarówno w dzień, jak i w nocy temperatury będą dodatnie. Jeszcze w nocy z soboty na niedzielę lekki mróz na krańcach wschodnich, na Podkarpaciu, a już w kolejnych dniach, zarówno w dzień, jak i w nocy, temperatury dodatnie. Przez całe święta będzie wiał silny, porywisty wiatr, szczególnie na północy kraju. Śniegu można spodziewać się we wtorek w górach i na Podlasiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa w świątecznej atmosferze. Ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Dzisiaj przypominamy o najważniejszych narodzinach w historii. Przyjmuje się, że po raz pierwszy świętowano je w Betlejem około 328 roku, następnie w 335 zwyczaj świętowania Bożego Narodzenia dotarł do Rzymu, a stamtąd także do innych krajów. Bliższej daty narodzin Jezusa Chrystusa nie znamy, wiemy jednak, że
urodził się zapewne w latach 8-7 przed naszą erą. Wynika to z kilku wskazówek Ewangelii, które uzupełniają. Ewangelie podają wyraźnie, że Jezus urodził się za panowania Heroda, króla Judei, z łaski Rzymian. Zmarł on wiosną 4 roku przed naszą erą po ciężkiej chorobie. Ostatnie miesiące spędził poza Jerozolimą. Zatem Jezus urodził się najpóźniej w roku 5. Jednakże wydarzenia między jego narodzinami a śmiercią Heroda musiały zająć sporo czasu. Jeśli Herod kazał wymordować w Betlejem chłopców do lat 2, musiał wiedzieć, że Jezus urodził się mniej więcej rok wcześniej. Wskazuje to na rok najpóźniej 6. Jezus urodził się podczas spisu ludności. Jeden z takich spisów zarządził w państwie rzymskim cesarz Paukus w roku 8. Mógł on potrwać pewien czas. W związku z tym spisem Ewangelia według świętego Łukasza wspomina gubernatora Kwiryniusza, który przeprowadził inny spis 14 lat później. Stwarza to trudność, ale wzmianka o Kwiryniuszu jest luźna i ilustracyjna. Warto jeszcze wspomnieć o samym 25. Dlaczego właśnie ten dzień został wybrany jako dzień obchodów Bożego Narodzenia? Chodzi o symboliczną wymowę przesilenia zimowego. To jest najlepsza data z możliwych. Przesilenie zimowe najlepiej obrazuje fakt przyjścia Zbawiciela, które jest przedstawione jako fakt przyjścia światłości na świat. Zwycięstwo dnia nad nocą najlepiej jest obrazowane właśnie tego dnia. Uroczystość Bożego Narodzenia, utrwalona w IV wieku, rozpoczyna się od tradycyjnej wieczornej kolacji zwanej Wigilią. Pierwsze wzmianki o Wigiliach znajdujemy w VI wieku. O Wigiliach powie nam teraz ksiądz Dariusz Pala. Wigilia Bożego Narodzenia, którą dzisiaj przeżywamy, to dzień szczególny. Zacznijmy od wyjaśnienia samego słowa. Wigilia. Pochodzi ono z języka łacińskiego. Sam czasownik vigilo oznacza nie spać, być przezornym, ostrożnym, troskliwym, pilnować. W rozumieniu chrześcijańskim Wigilia zatem oznacza dzień, kiedy przygotowujemy się. Czuwamy przed większą uroczystością. Wigilie znane były już w Starym Testamencie. Wykonywano wtedy wszystkie prace dzień wcześniej, aby nie naruszać odpoczynku świątecznego. Zazwyczaj w Wigilii obowiązywał post i wierni czekali przez całą noc, aby radośnie świętować. Wigilia Bożego Narodzenia zachowała zatem ten swój pierwotny charakter. Ma charakter postny, oczekiwania i przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Znanych jest wiele zwyczajów i tradycji wigilijnych. Warto jednak zaznaczyć, że całe świętowanie Bożego Narodzenia i przeżywanie Wigilii jako przygotowania do tej uroczystości wiąże się z jednym najważniejszym wydarzeniem – narodziny Jezusa Chrystusa. Bez tego wydarzenia całe święto, cała Wigilia i wszystkie tradycje byłyby tylko pustymi znakami i obrzędami. Sam katalog zwyczajów wigilijnych jest niezwykle bogaty. Zacznijmy zatem od przygotowania wieczerzy wigilijnej. Na stole kładziemy siano, ma ono wyrażać i przypominać ubogą stajenkę betlejemską. Maryja porodziła syna, owinęła go w pieluszki i położyła na sianie. Podczas wieczerzy wigilijnej zapalamy świecę. Jest ona symbolem Jezusa Chrystusa, nazywanego światłością świata, światłem na oświecenie pogan. Według tradycji z kraju, skąd pochodzi, prawdopodobnie z Holandii, ma również pokazywać drogę do naszego domu. Jest takim zaproszeniem Maryi i Józefa, aby w naszym domu narodził się Jezus Chrystus. Świeca ma też wymiar ciepła, ogrzewa. Nie tylko oświeca, ale też i ogrzewa. Jest zatem symbolem miłości, ciepła, jakie dajemy naszym bliźnim. Stąd też kolejny zwyczaj wieczerzy wigilijnej, puste miejsce przy stole. O tym zwyczaju tak pisze Zofia Kossak. Ktokolwiek zajdzie w dom Polski w święty wigilijny wieczór, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat.
Raz do roku, w ciągu paru godzin, społeczeństwo uświadamia sobie przez ten zwyczaj, jakim rajem byłby świat, gdyby prawa wigilijnej wieczerzy rządziły nim stale. Puste miejsce przy stole jest również wspomnieniem tych, którzy nie mogą z nami przeżywać radości świąt Bożego Narodzenia. O zmarłych, albo też o innych, którzy z różnych powodów nie mogli przybyć na spotkanie z nami. Samą wieczerzę rozpoczynamy, gdy ukaże się pierwsza gwiazda. To na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która, jak mówi ewangelista Mateusz, rozradowała mędrców i prowadziła ich do Chrystusa. W czasie Wigilii dzielimy się też opłatkiem. Opłatek jest pozostałością starochrześcijańskich eulogii, czyli chlebów ofiarnych. Składano je na ołtarzu do konsekracji, a niektóre błogosławiono po Eucharystii i zanoszono do domów tych, co nie mogli przyjść na Eucharystię. Jest to zatem znak jedności i miłości. Warto również wspomnieć o symbolice chleba, którą daje nam błogosławiony brat Albert Chmielowski, który mówi, że każdy z nas ma być dobry jak chleb, tak aby każdy człowiek mógł przyjść do nas i łamać dla siebie tyle, ile potrzebuje. Stąd też dzielenie się opłatkiem wyraża taką gotowość do bycia dla drugiego człowieka, służenia drugiemu człowiekowi i otwartości na jego potrzeby. Tradycyjnie przygotowujemy też potrawy wigilijne w liczbie 12, choć to w różnych rejonach Polski przybierało różne zwyczaje i rozmiary. Trzeba pamiętać również o choince, która przywędrowała do nas z Niemiec. Symbolizuje drzewo życia. Adam i Ewa, pierwsi ludzie, przy drzewie nie posłuchali Boga, zgrzeszyli. Chrystus, nazywany w liturgii nowym Adamem, na drzewie krzyża pokonał grzech i śmierć. Tym samym daje nam nowe życie. Tradycyjnie też przygotowujemy szopki bożonarodzeniowe. Pierwszą taką szopkę zbudował święty Franciszek w 1223 roku w Greccio dla zobrazowania tego, co wydarzyło się w Betlejem, aby ubodzy ludzie mogli przedstawić sobie, wyobrazić, jak wyglądały narodziny Chrystusa. Drodzy Państwo, jeśli miałbym nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą ksiądz Dariusz i przypomnieć o pewnych aspektach Wigilii, tak cofam się pamięcią do dzieciństwa, do tej niepowtarzalnej atmosfery, do choinki. O choince słyszeliśmy. Wtedy właśnie choinka przywędrowała z Niemiec do nas. Pierwszy zwyczaj ustawienia drzewka choinkowego to niemieccy piekarze z Fryburga ustawili choinkę w szpitalu Świętego Ducha, przybierając ją owocami, opłatkami, piernikami, orzechami, papierowymi ozdobami. W czasach mojego dzieciństwa ręcznie wykonywało się wiele ozdób. Na pracach ręcznych w szkole pamiętam, jak kleiliśmy łańcuchy takie długie z papieru kolorowego, ale były też inne ozdoby. Choinka to jest, można powiedzieć, taki symbol przyciągający uwagę, szczególnie dzieci. Warto wspólnie przybrać tę choinkę, wykonując właśnie własnymi rękami wiele ozdób, ale pamiętam też z dzieciństwa siano, które dziadek kładł pod białym obrusem. To siano nie było takie wcale symboliczne jak dzisiaj. Tego siana było dużo. Te talerze się tak po prostu w tym sianie, oczywiście przykrytym, ale bujały się w tym sianie. Trudno je było utrzymać w takim stanie równowagi. Ale ten realizm symbolu narodzin na sianie w żłobie był bardzo widoczny. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomina, jak chodziliśmy z dziadkiem i wkładaliśmy kawałki opłatka do żłobów zwierząt, to koryt. To były opłatki w takim kolorze różowym. Dzisiaj podobno już takich nie ma, ale to także znak niesamowity tego uczestnictwa całego stworzenia w wydarzeniu Bożego Narodzenia. Chrystus nie rodzi się tylko dla ludzi. Rodzi się dla wszystkich stworzeń, dla wszystkich istot, którym Bóg dał życie. I to jest, można powiedzieć, jednoczymy się z nimi, chociażby w tym geście dzielenia opłatkiem.
Chciałbym jeszcze wrócić do symboliki pustego miejsca przy stole, dlatego że wydaje mi się, że często nasze rytuały pozostają puste. Puste w swojej konkretnej wymowie. Zastanawiałem się, co by się stało, jakbyśmy zareagowali, gdyby rzeczywiście jakiś człowiek z zewnątrz, jakiś żebrak, biedny, starszy, przyszedł do naszego domu i chciał zająć to miejsce. Czy nie bylibyśmy zakłopotani? Widać często, że symbolika pewnych gestów, bardzo ważnych znaków, ona gdzieś w konkrecie życia ucieka. Zwróćmy na to uwagę, żeby rzeczywiście, o ile to możliwe, te miejsca nie były puste i żeby dzisiaj nikt nie był sam. O pustym miejscu powie nam Barbara Sułek-Kowalska. W Wigilię wszystko jest wyjątkowe. Może dlatego, że sama polska tradycja obchodzenia Wigilii jest wyjątkowa. Przez wieki i lata w naszych rodzinach narastały tradycje pełne symboli i gestów, z którymi wcale nie chcemy się rozstawać. Dobrze jest nam z nimi właśnie w ten jeden wyjątkowy wieczór. Lubimy sianko, biały obrus, opłatek dla ludzi i dla zwierząt. I te wszystkie inne co my lubimy, to może Bóg tego nienawidzi. Tylko w rodzinach wie. Waszych nowiów, waszych świąt nienawidzi dusza moja. To było dawno już powiedziane przez proroków, których żeście kamienowali, których żeście mordowali, zabijali, Jezusa zabili. Gdybyście go jeszcze wcześniej rulali, to na to. Który przez lata był obecny w polskiej tradycji i w każdej rodzinie. Znak pamięci o tych, którzy powinni z nami być w wieczór, ale nie ma, bo poszli na wojnę, bo poszli do powstania, bo wywieziono ich na Sybir albo do Auschwitz. Bo gdzieś tam walczą o Polskę. Znak pamięci, który był znakiem wiary, że kiedyś powrócą, że ich nieobecność jest uzasadniona i znakiem wiary i nadziei, że tam, gdzie są, ktoś zaprosił ich do stołu, że na tym stole czeka na nich talerz. W mojej rodzinie ta tradycja jest bardzo silna. Moja babcia, Zofia Chmielewska, której prawie nie znałam, stawiała taki talerz najpierw z myślą o swoich dziadkach, którzy byli wywiezieni na Sybir, a później, kiedy już ja byłam na świecie, z myślą o swojej córce, Krysi Chmielewskiej, która zaginęła w pierwszych dniach wojny jako świeżo upieczona maturzystka i już nigdy się nie odnalazła. W domu nie mówiło się głośno o tym, że może kiedyś Krysia wróci, albo może gdzieś Krysia siada do wigilijnego stołu. Ale wiedzieliśmy o tym my i teraz wiedzą o tym moje dzieci, że ten talerz jest dla niespodziewanego gościa, który ma być tak podjęty, jak w innym domu będzie podjęty ten, na którego ten talerz czeka w naszym domu. Połączyliśmy się z Krakowem. Jest z nami ojciec Jan Maria Szewek z zakonu braci mniejszych konwentualnych, czyli franciszkanin. Witam serdecznie. Ojcze Janie, mieliście dzisiaj właśnie takie konkretne uzewnętrznienie jakby tego pustego miejsca, które pozostaje dla ubogiego, dla tego, który jest zmarginalizowany. Jak wyglądała Wigilia dla ubogich? Zgadza się, ojcze. Tradycyjnie co roku, właśnie 24 grudnia, w godzinie miłosierdzia, zapraszamy blisko 1000 osób. To są osoby bezdomne, samotne, także ubogie. I chcemy z nimi po prostu przeżyć ten wieczór wigilijny właśnie w tym dniu, nie wcześniej, nie później, tylko wtedy, kiedy wszyscy na całym świecie siadają do wigilijnego stołu, zwłaszcza Polacy, prawda? I dlatego tutaj było tradycyjnie, rozpoczęliśmy kolędą. Następnie było czytane fragment pisma świętego opowiadający
przyjście na świat Jezusa Chrystusa, następnie gwardian klasztoru, oczywiście oddzieleni, i ksiądz biskup Jan Szkodoń złożyli życzenia wszystkim zaproszonym gościom, którzy na co dzień korzystają z pomocy Caritas Diecezji Krakowskiej, a także sióstr Albertynek i naszej. I następnie po tych życzeniach każdy podchodził z przełożonych klasztoru diecezji i składał życzenia tym osobom, które do nas przyszły. Oni także między sobą dzielili się otwarciem. Ale wiemy, że nie tylko na Wigilii dzisiejszej wieczór się kończy, bo tak naprawdę dopiero te święta się rozpoczynają. Dlatego z myślą o tych osobach, żeby miały też co zjeść, co się napić, to otrzymały paczki żywnościowe. Każda z tych osób wychodząc otrzymała taką paczkę, w której znalazły się konserwy rybne, konserwy mięsne, kakao, herbata, cukier, owoce. I oprócz tego każda z tych osób otrzymała taką opaskę bezpieczeństwa, opaskę taką odblaskową, żeby mogła sobie przyczepić do ręki, dlatego że jak wychodzą w okresie teraz właśnie zimowym, kiedy są krótkie dni, żeby nikt nie został z nich potrącony przez samochód, a na tej opasce były wypisane słowa brata Alberta: być dobrym jak chleb, i napisane obok, że 2017 rok jest rokiem świętego brata Alberta. Tak, mija stulecie jego śmierci. To rzeczywiście niezwykła postać, która może być dla nas przykładem także po tym zakończonym roku miłosierdzia, jak należy się troszczyć o biednych, nie tylko od święta. Tak, zgadza się, ojcze. Tym bardziej ta opaska, która przypomina o tym roku, który jutro rozpoczynamy, bo jutro właśnie Boże Narodzenie przypada, to setna rocznica śmierci brata Alberta, ale to też jest jakby pewne.